Dzień dobry. Jest 10 lipca, piątek, a skoro tak, to pora na drugie spotkanie z Zosią z ulicy Kociej. Nadszedł nasz kociopiątek, czyli wędrujące czytanie. Specjalne spotkanie dla miłośników książek z powiatu legionowskiego. Dzisiaj zabiorę Was do drugiego tomu przygód Zosi. Zosia z ulicy Kociej na tropie z bardzo piękną okładką autorstwa Agaty Raczyńskiej. W tym tomie mnóstwo niespodzianek, tajemnic. To coś dla wszystkich, którzy lubią opowieści detektywistyczne. Kogo tutaj spotykamy? No przede wszystkim tropiącą pewną tajemnicę Zosię, jej siostrę, rodzinę i przyjaciółki. Zosia razem z Zuzią i Igą próbują nawet pisać powieść kryminalną. Możecie fragmenty tej powieści znaleźć w książce. Oprócz detektywa Zosi występuje też inspektor Braun, detektyw Kuna. Spotykamy mroczną wampirę, to wychowawczyni Zosi. Pojawia się w tej książce także wątek szkolny. Gdybyście stęsknili się za szkołą, to można sobie przypomnieć, jak to w szkole bywa. Spotykamy też Hakunę Matatę. Tutaj za wiele powiedzieć nie mogę, bo to tajemnica. No a ja dzisiaj chciałabym zaproponować fragment, który świetnie się nadaje na wakacje, bo czasami w wakacje się nudzimy. Nuda jest bardzo zdrowa, dla wyobraźni też, ale czasem, kiedy trwa za długo, warto coś zrobić. A co można zrobić? Posłuchajcie. Malina przygląda nam się przez chwilę, gdy już siedzimy przy stole nad naleśnikami i widać, że analizuje jakieś dane w swojej artystycznej głowie. Śpiący jesteście? Pyta w końcu. Jeszcze nigdy nie słyszałam, by Mania, Misio albo Krzysio przyznali się do tego, że chce im się spać. Ja zresztą też nie przyznaję się nigdy do takich rzeczy. Wiadomo, że trzeba wykorzystać dzień i wieczór najbardziej jak się da. Zwłaszcza, kiedy następnego dnia jest sobota, nie sądzicie? W związku z tym odpowiadamy zgodnym chórem, co naprawdę rzadko nam się zdarza. Nie! Przy czym muszę uczciwie zaznaczyć, że Misio znowu prycha pogardliwie. No teraz już naprawdę nie wiem z jakiego powodu. To się świetnie składa, cieszy się Malina. Zrobimy sobie własną dobranockę. Takie małe przedstawienie na pożegnanie dnia. Można pracować w grupach, wyjaśnia. Albo samodzielnie, dodaje zerkając na naburmuszonego ciągle Misia. Jak kto woli. Hura, woła Mania. Hula, przyłącza się do niej ochoczo Krzysio. Ach, ostatecznie mogę wziąć w tym udział. Zgadza się niechętnie jego brat. A fajnie, mówię, choć kompletnie nie mam pomysłu. Może po prostu dołączę do Mani i Krzysia? No, niestety, to rozwiązanie zupełnie nie wchodzi w grę, ponieważ mamy tylko dwie pary króliczych uszu i po ogonie na rzep dla dwóch osób. Mania wyjaśnia mi krótko, że mogę co najwyżej wystąpić w roli zielonego wzgórza, po którym biegają szczęśliwe króliki. Chyba rozumiecie, że nie chcę leżeć na podłodze, przykryta selednową narzutą z łóżka rodziców. Nie uśmiecha mi się także to, że mają po mnie kicać Mania z Krzysiem. Idę więc do Misia, ale on patrzy na mnie chmurnym wzrokiem, ma przed sobą ulubioną książkę 333 śruby i wkręty oraz skrzynkę z narzędziami należącą do taty. Nawet się nie odzywam, bo przecież nie wystąpię w roli gwoździa ani młotka, to jasne. Pozostaje mi już tylko wymyślenie naprędce jakiejś bajkowej historyjki, krótkiej i nadającej się dla małych dzieci. Co powiecie na czarownicę, która ma za długie zęby, co sprawia, że ciągle mylą ją z wampirem? Plastikowe zęby mogę pożyczyć od Mani, są bardzo złowieszcze. Z grubsza rzecz biorąc, byłaby to opowieść o spotkaniu z pewnym dentystą, który za pomocą czarów radzi sobie z fatalnym uzębieniem, a zła czarownica przechodzi cudowną przemianę i zostaje twarzą reklamy pasty do zębów. Trochę głupie, ach, ale to przecież teatr jednego aktora, no i czasu do zastanowienia nie ma zbyt wiele.
Dobrze, że zaczynamy od najmłodszych, czyli królików, więc mogę się przygotować, śledząc kicającą Manię i skaczącego Krzysia. Fabuła jest na tyle niejasna, że nawet nie będę próbowała wam jej opowiedzieć. Gonią się, kiwają uszami, kręcą pupami, żebyśmy dokładniej widzieli ich puchate ogonki na rzepy. Następny jest Misio, który z miną ważnego naukowca demonstruje nam narzędzia ze skrzynki i pleci jakieś głupoty o roli śrub w dzisiejszym świecie. Jak się domyślacie, jest ona doniosła. Gdyby nie śruby, świat z pewnością rozpadłby się na niezliczoną liczbę malutkich kawałków. Kątem oka widzę, że Malina z trudem powstrzymuje się od śmiechu. I trudno jej się dziwić. Powoli zbliża się moja kolej, więc chyłkiem przymierzam swoje plastikowe zęby. Strasznie są niewygodne. Mocuję się właśnie, żeby je znowu wyjąć, gdy nagle rozlega się dziwny dźwięk. Coś złego dzieje się na naszym dachu, krytym blachą. Misio uzupełniłby zapewne, że falisto. Zupełnie jakby przebiegało po nim stado antylop. Łomot jest taki, że króliki na widowni przytulają się do siebie, a z dłoni profesora Misia wypada pokaźna śruba i toczy się pod kanapę. Patrzę z niepokojem na Malinę, która podrywa się z fotela i jednym susem dopada balkonowego okna. Ciociu, nie wychodź, prosi Mania. Racja, zgadza się Misio. To mogą być kosmici. Wylądowali na naszym dachu, a my zupełnie nie jesteśmy przygotowani na to spotkanie. Weź chociaż młotek, mamo. Tam, nie boję się kosmitów, a młotek trzymaj w pogotowiu, rzuca od niechcenia Malina i zapala światło na tarasie. Za nią podąża wierny pies Rufus, który jest już trochę głuchy, ale mimo wszystko poszczekuje nerwowo. Może wyczuł coś tym swoim starym nosem? W końcu jest psem myśliwskim, przynajmniej teoretycznie. Łoskot natychmiast ustaje, a pies robi wszystko, żeby wdrapać się po ścianie na dach. Oczywiście nie jest to możliwe. Co ten rosół wyprawia? Dziwi się Mania. Uważaj, bo zaraz wykipi, prycha Misio. Kiepski żart, mówię, bo nie mogę dłużej słuchać kuzyna. To kupiliście już nową drabinę? Pyta Malina, która z tą starą, zardzewiałą miała, jak pamiętacie, niezbyt przyjemną przygodę zakończoną przymusowym siedzeniem na dachu. Kręcę przecząco głową. Oczywiście, że nie kupiliśmy i całe szczęście. Nie chciałabym, żeby ciotka wdrapywała się teraz na dach, na którym siedzą jacyś kosmici. Malina wzdycha ciężko. W takim razie poproszę o latarkę, mówi, a ja błyskawicznie przynoszę ją z pokoju. Wejdę na drzewo i poświecę, może coś zobaczę, dodaje Malina i znika w mroku. Nie ma jej przez dłuższą chwilę, a pies ujada z ogrodu jak opętany. Co będzie, jak kosmici porwą ciocię? Pyta z trwogą Mania. Kisio chce do mamy, płaczliwie komunikuje Krzysio. Nie ma tam żadnych kosmitów, oświadczam stanowczo. To tylko jakaś wróżka przelatująca nad naszym domem rozsypała niechcący 333 śruby i wkręty. Stąd tyle hałasu, dodaję, patrząc mściwie na Misia. Niech ma za swoje. Mamo, Zosia się przezywa, wrzeszczy kuzyn. Och, on naprawdę jest beznadziejny. A dokąd leciała ta wróżka? Docieka Mania. Na uroczyste śrubowanie, cedzę przez zęby, a Misio robi się purpurowy. A, taki jak miałaś w szkole, w tej ładnej sukience, to już wiem. Moja siostra jest usatysfakcjonowana wyjaśnieniem, za to kuzyn chyba zaraz eksploduje. Co za szczęście, że wraca jego matka. Staje zdyszana w drzwiach i mało brakuje, by się przewróciła, bo dzielny pies myśliwski wpada za nią i zaplątuje się między jej nogami. Zawsze tak robi. I ciotka za każdym razem cudownie łapie równowagę. Teraz też. Ciociu, ty żyjesz! Mania skacze z radości. Znowu jest wesołym królikiem, Krzysia także. Tyle, że odrobinę śpiącym. No jasne, że żyje. To był kot. Jakiś mały, chudy i taki dziwny na twarzy. Mało koci, a na biuście miał wielką, białą plamę, wyjaśnia Malina. Ciociu, a w którym miejscu kot ma biust? Mania robi wielkie oczy. No to był skrót myślowy. Chodziło mi o kocią pierś, a właściwie także o jej dolne okolice, wyjaśnia enigmatycznie ciotka. Jeden chudy kot z białą plamą narobił tyle hałasu, dziwię się. Jak to był dziwny na twarzy. Przecież kot nie ma twarzy, oburza się Misio. Malina plącze się w zeznaniach, chyba po prostu dokładnie nic nie widziała w marnym świetle latarki. Wtedy z odsieczą przychodzi Mania. Oczywiście, że ciocia ma rację. Pod warunkiem, że to był kot tej wróżki od śrubowania, a dla większej elegancji miał na sobie kawałek białej koszuli, dokładnie tyle, ile mu się zmieściło na piersiach. Podsumowuję stanowczym tonem. To był dzisiejszy fragment. Teraz zadam pytania do niego. Pytanie pierwsze.
jaką książkę czyta misio lub o czym ona jest lub jaki ma tytuł. Możecie podać takie jedną z tych dwóch odpowiedzi. O czym jest lub jaki ma tytuł. Pytanie drugie. Za kogo przebrał się Krzysio? I pytanie trzecie. Kogo zobaczyła ciotka? A teraz odpowiedzi na pytania z poprzedniego odcinka. Odpowiedź pierwsza to kuweciarz, kuweciarze. Odpowiedź druga Zdaszek. I odpowiedź trzecia sąsiedzi pani Henia i pan Stefan. To na dzisiaj wszystko. Do zobaczenia w następny Kociopiątek.